Siema ludzie, tutaj Kojot. Okej, jak widzicie już postanowiłem zrobić to poza nagraniem, czyli porozmawiać z Wes i z tą laską, która ma dać nam sprzęt. Założyłem sobie cały, bo jest o wiele lepszy. Udało ci się. I już. Dobrze cię znowu widzieć. Stwierdziłem, że bez sensu... Aha, on sobie poszedł. Stwierdziłem, że to bez sensu będzie... robienie tego na odcinku, to zawsze parę minut niby, ale te parę minut zawsze zmienia troszkę. A ty co tutaj się patrzysz? Chodzą pogłoski, że na nowo formują obrońców świtu. Łowców wampirów czy coś takiego. W starej twierdzy nieopodal pękniny. Ta, wiem, już wiem. Rozważam przyłączenie się do nich. Bardzo mnie to interesuje, naprawdę, no ale okej. Muszę tam niestety się dostać. Ja chcę tam właśnie przez kanały się dostać. Wejść tam od tylca. Ale muszę tam niestety popłynąć w pław albo tam pójść. A żeby się stąd wydostać, potrzebuję kurde wyjścia. Jest i brama. No i fajnie. Dobra, no to będziemy podróżować tak naprawdę teraz. Aż tam nie dojdziemy do jakiegoś punktu, żeby móc bezpośrednio sobie wejść na wyspę. Może akurat ktoś tam się jeszcze tutaj napatoczy. Będzie go można sprzątnąć. Ja wiem. Tam strażnicy są, to nawet tam nie będę szedł. Chyba mamy tam most w ogóle na tą wyspę, to by było dobre, ale przy tym moście po prostu przepłynąć sobie. I tak by to najlepiej wyglądało. Jak wejdę mostem, no to mnie mogą od razu zaatakować, bo na bank ktoś będzie stał na moście i tego pilnował. I tak to jest to. Tylko pytanie, czy już tutaj mógłbym jeszcze przejść, chociaż nie będę szedł na moście, bo mnie wtedy od razu wykryją, chodzą już tam. Ale brama jest dopiero tam kawałek dalej, więc myślę, że tu jeszcze mogę być po prostu. Dobra, żeby mnie tam serio nie wykryli. No tam już kurde jest jakiś typ. Jak tam wpłynąć kanała? O kurde. Ty co tutaj robisz? Aha, jak tam wpłynąć? Kanałami, czyli od tyłu tak jakby. Muszę okrążyć tą wysepkę jeszcze. I wtedy tam się chyba będę mógł dostać. Bo najpierw chcę jednak wejść do środka i to obczyścić mu ten safe, a dopiero potem to podpalić pod koniec. Żeby to miało ręce i nogi, ten skok. Tu są ule, ja nie chcę tych uli na razie. Shanves mówiła, że to wejście nie powinno być chronione, więc no zobaczymy. Tylko teraz tak wlazłem trochę, już jest niebezpiecznie, bo wychodzę na... No całe tutaj na ich teren. Tutaj za to coś jest. Nie wiem, co mi to wskazuje. Aha, to jest to wejście do kanałów. Git. Wejdziemy tędy, okej. I tutaj już sobie przełączam na widok z pierwszej osoby, bo tutaj chyba będzie mi już to potrzebne. Dobra, tu jest czysto. Dobra, czyli idziemy tylko przed siebie. Tu mogą być te gówniaki takie, które... No właśnie. Mi mogą pozycję zdradzić moją. Bierzemy, bo to składnik alchemiczny. Ale tutaj nic nie ma. Tam jest już kolejny. Aktywował. No i dobrze, że to teraz się stało.
On aktywował pułapkę i już faktycznie była linka. Ale jak fajnie, że to działa na nie, kurde. Czyli to są jednak obiekty normalnie fizyczne w grze, a nie tylko ustawione jakieś gówniaki. Nie mogę tego zgasić, nie. Dobra, może sobie zapiszę, bo tu już kurde, jeden błąd i będzie kiepawo. Tu mamy jakiś loch. Właściwie warto było go odwiedzić, zobaczyć co tam się dzieje. Tych wytrychów mam jeszcze wpytę. Kurde, ciężko to wyczuć jednak, tyćkę. Poradnik drobnego złodzieja. Dobra, biorę. Nie chcę mi się go czytać, ale go biorę. Ile wińska wychlał. Nawet nie wypił. Bierzemy. Czy to wino ja chcę brać? Nie chcę go brać, nawój mi to wino. Jest kolejny dziad. Pierdziele, jak one tak biegną na pałę. Trochę straszne. Aha, tu mamy tą maczugę. To jakieś są w ogóle kości zwierząt i ludzi. No cóż. Kurde. Włażenie w jakieś dziwne obiekty to jest naprawdę w tej grze coś niebywałego. Tu mamy linkę, aha, i on wlazł w linkę i to się otworzyło i pewnie go ubiło. Też nie, no to jak go strzało musiałem dorżnąć. Możemy to rozbujać? Wyskitu. Damn. Dobra, tu mamy wejście już na górę. A na górze już chyba z łuku nie będę korzystał. Ale chcę też tą magię wyłączyć, bo to jest zniszczenia magia. Bo magia mi może zdradzić pozycję. Coś tak czuję. Przy okazji nałożę jeszcze może jakieś. Znowu nie kupiłem sobie mikstur, fuck. Nałożę sobie może coś, co mi w razie czego troszkę pomoże. Ej, co? Ja zażyłem tą truciznę, prawda? Czy nie już? Nie, to wuj chodzi. Dobra, nieważne. Idziemy na górę. Aha, no to... Nie, no to super. Gdzie teraz jest? Od strony pękniny, aha. I tak muszę tutaj wejść. Muszę mieć ekspercki... Kurde, otworzyć eksperta. Teraz to będzie ciężko. Ja w ogóle nic nie inwestowałem w to. Jak to się nazywa? Znowu złodziejstwo. Otwieranie zamków. O! Pięknie poszło. Tylko chyba cztery wytrychy. Dobra. Tylko na żadnego teraz nie wpieprzyć. Jedzenie to zabieram. Dobra, no tutaj nic nie ma już. Mam nadzieję, że tutaj w tym pomieszczeniu nikogo ogólnie nie ma w tym domu, chociaż mogę się pomylić. Jak się pomylę, będzie słabo.
Muszę teraz zbierać jedzenie, bo jak nie będę miał co jeść, to po prostu padnę. Bo nie mam też z kolei żadnych mikstur. Teraz jedzenie to jest moja jedna metoda na jakoś odratowanie sobie życia. Tu mam trochę tych rzeczy, które są dosyć istotne. No co jest? Już nie mogę? Nie. No i tutaj git, nikogo już nie ma. No i fajnie. Bierzemy jeszcze te chlebusie. Wina chyba nie chcę, niepotrzebne mi wina. To prawdziwa bania. Dobra. Tu ogarnięte. Tam ktoś może być, ale to zaraz. Stąd przyszedłem. Tam ktoś jest, okej. Tu jest czeladnik, tu jest chyba wejście do piwnicy właśnie, które i tak mogę zdobyć do niej klucz. Więc spróbujmy to zrobić bez otwierania tego, tak? Tylko zdobywając właśnie klucz. Ktoś tu kurde chodzi. O fuck. Fuck, no nie. Za blisko podszedłem. Jednak nic tu nie ma. Pierdziele. No na farcie. Dobra, tam ich jest jednak za dużo. Nie wiem, czy dam radę. O kurde, idzie tutaj dziad. Ja nie mam tego wykrywania życia czy czegoś takiego. Mogę tylko na słuch go brać. Chyba się oddala. Dobra, mamy nowicjusza, to jest git. Zamykamy, żeby nie było. Dobra, tu jest w miarę czysto. Sól, git. Sól, dużo soli. Już ich lubię. Czy mam wejść już do piwnicy? Nie mam chyba klucza. No zobaczymy. Tam jest jakiś typ, czego chcę go zabijać trochę średnio. A tam jest ten. Kto to jest? Nie wiem. Z drugiej strony też nie chcę tu wszystkich zabijać. Chyba nikogo nie ma. Nie, to są same skóry. Mógłbym je wziąć właściwie, czemu nie? Okej, tu trzeba uważać, jest ten olej na ziemi. Tu jest jakiś typ. Kurde, nie chcę go zabijać, no ale... Czy tu jest jeden? No ale niestety nie mam możliwości, tak jak w Dishonoredzie, przyduszania dziadów. Nie mogę go... nie mogę go okraść, nie wiem... z serca? O fuck. Jest to... Dobra, chyba się nie zorientował za bardzo nikt. I dobrze.
Jakbym miał więcej skradania, to bym mógł koło niego przejść, nawet by się nie zorientował. A, mamy safe, tylko nie mamy chyba klucza do safe'u. No albo ekspertem. Ech. A tu mamy jakieś przejście z kolei. Kanały, czy mogłem tędy wejść ogólnie? Dobra, inaczej, wracamy się. Potrzebuję na początku klucza. Przykro mi, panie najemniku. Szkoda, że tu nie ma żadnej innej możliwości do ich jakby obezwładnienia. No ale kurde, to jest w końcu RPG, no tu jest... Chociaż w RPG-u też powinno być, no nie powiem. Powinna być jednak możliwość tego, żeby uniknąć zabijania. Jakoś tylko ich unieszkodliwić. Tu jest dwóch takich przyjaciół. Że jak zabiłem jednego, to nie wiem, czy to coś zmieni. Czy muszę na górę teraz iść? Chyba tak. Chyba na górę. Tak. Mamy siekierę. Zrobić taką masakrę siekierą. Byłoby miło. Mi, nie im. Jest jeden typ. Pytanie, czy koło niego bym przeszedł? Mogę koło niego przejść, jest taka możliwość. Gra coś takiego oferuje. To trochę po Dishonoredzie inaczej w to gram, no. Bez jaj. Dobra, tam jest... Wow, tam jest ten typ. I tu jest ten typ jeden. Jest tu jeden śpioch. Czy pozbywać się śpiocha? Sam nie wiem. On nic nie ma wartościowego, czysto teoretycznie. No to co jest tutaj ciekawego? Czeladnik, możemy spróbować. Fuck. No nie, trochę mniej. Trochę bardziej. I pięknie. O, mamy jakiś składzik, git. Ale tutaj, no, nic nie ma. Skórzany hełm, beczka. Mały worek, jabłko. Trochę średnio, no ale dobra. Dobra, ja go zostawię tutaj, nie będę go bił. Chociaż to się może na mnie zemścić zaraz. Tego mogę w ogóle też nie ruszać. Po prostu wejść tam. On też nic nie ma. Pytanie. Czy jak tam wejdę, to czy ten główny ziomek mnie zauważy? Jak mnie zauważy, to wszystkie, to całe moje skradanie na nic.
No on chyba zauważył już, on tam śpi w ogóle. O, proszę, mikstury. Nie no, to mi akurat jest średnio potrzebne. Teraz pytanie. Co ja mam z nim zrobić? Przecież nie mogę go zabić. A jak go pobiję? Nie wiem. Kurde, jak ja tego nie lubię. Nie wiem, co teraz z nim zrobić. Bo przecież z nim nie zacznę, chociaż już mnie wykrył i nic się nie stało. Aha. Nie kminie teraz trochę tego. Co to było? Nie wygrasz tego! Gin. To... Nie no, nie wygram z nim. Czy mógłbym z nim wygrać? I go nie zabijać, tylko... A co jakbym teraz schował broń i go to wciął tak? Słonie szyszce! No nie wiem, czy to było dobre. Ale miał dużo strzał. Orkowy sztylet? On ma pszczołę w słoiku. Dziadyga jeden. Nie no, jakbym go nie zabił, no to nie ma szans, żebym ja tutaj cokolwiek mu pozabierał. Chyba, że była szansa z nim pogadać. Może zjebałem. Ja bym spróbował, szczerze mówiąc. Dlaczego by nie? Mam to zapisane, a zabicie go nie było jakoś szczególnie trudne. Tylko zebrać... A, okej, to wziąłem. Zabicie go nie było szczególnie trudne. Nie... Bezużyteczni najemnicy. Nie podejrzewałem, że Maven albo Mercer pozwolą mi bezkarnie ujść. Ale nie miałem wyboru. Nie mogę. Jeśli to zrobię, równie dobrze mogę sobie poderżnąć gardło. Nie wierzę ci. To nie w twoim stylu. No kurde, no nie. Nie. Nie pozwolę, by ktokolwiek obrócił w ruinę wszystko, na co tak ciężko pracowałem. Co to było? No nie, teraz wszyscy się na mnie rzucili. To jest jeszcze gorsze. Nie trzeba. Nie robi to dobrze. No nie. To było bardzo złe posunięcie jednak. A nie mogę założyć tego jakiegoś amuletu kogoś tam, żeby mieć więcej perswazji? Bo kurde, mi nic nie wychodzi tego. Z tego, jak ja im próbuję coś przemówić do rozsądku. Gówno, nie mam czegoś takiego. No nic takiego nie mam, kurde, no ale za to mam punkty. Może coś mi się uda wsadzić w to. Ja bym szczerze mówiąc w kondycję poszedł, no i w zdrowie. Może mam retorykę jednak, żeby coś sobie... Czy to muszę mieć jakiś konkretny... Konkretny jakieś... No jak to się nazywa? No właśnie, to. To jest to. No nie, no to jak ja mam na tym poziomie gry, na 12 poziomie mieć już taki wysoki poziom? Jak to jest możliwe? No nie kminie trochę tego. No ta retoryka no jest kurde, no dosyć ciekawa. Ukraść mu to mogę, no. Dobra, no ten klucz mu ukradłem z łatwością. Strzały, no już walić strzały. No i się gówno, nie udało. Ale nie chcę tego robić tak, żeby go zabijać. No to już jest ciężej ukraść. Mam orkowy łuk, nawój mi drugi.
Mogę i tak go teraz okraść i to nic nie zmienia, więc... Tak będzie najłatwiej, po prostu sobie stąd wyjdę tak jak wszedłem i już. Muszę wytrychy kupić. To jest rzecz do zrobienia. Dobra, elo mordo. Idziemy w takim razie stąd. Dobra, tam byłem. Tu trzeba uważać, tu jest ten typ. Wezmę sobie ogólnie, zapiszę to normalnym zapisem. Już. Dawno też nie zapisywałem normalnym. Jakby się zwalił szybki zapis, no to... No cóż. Byłby mały problem. Co to było? Fuck! A, jestem głupi. Idź pan stąd. No wykrył mnie, ale zapomniałem, że on tutaj może łazić. Że będzie akurat w moją stronę odwrócony. Jest tam kto? Nie ma. Wyobraźnia błata mi figle. Dobra, poszedł sobie, uff. Było blisko. Dobra, czyli zrobimy to prawie bezkrwawo. No jeden strażnik musiał polec, no bo jakby nie patrzeć, tak był ustawiony, że się nie dało go nie zabić. Chyba, że się jakoś dało, no ale to już... No nie wiem. Źle tam poszedłem. Ja nie widziałem innej metody, innego sposobu, żeby go jakoś się go pozbyć. Zawsze mogłem też strzelić strzałą tam, żeby on tam poszedł i sobie zejść, no ale już kurde, tyle pieprzenia się. Dobra, ten kufer jeszcze miałem otworzyć. Siedemnaście kwota, tylko tyle. Ale złoto dla mnie. W ogóle co ja dostałem? Jakieś... Nie, o dobra. Jakieś dostałem, jakieś mu zabrałem, coś tam, jakieś coś z pszczołą. To mogę wypieprzyć. No właśnie. Jakiś posążek królowej pszczół. Jeszcze dostałem pszczoły w słoiku. A to jest fajne, bo tych pszczół i tych innych wszystkich owadów jest dość sporo. Jest pszczoła, motyl, ćma, ten nie chochlik, tylko świetlik. Tego jest w pyte, można sobie fajnie potem poustawiać. Fajnie to wygląda. To w różnych miejscach są poustawiane. Jak ja tędy mogłem wejść? Przecież ja tutaj byłem w tych kanałach. Czy może nie? Aha, no to już wiadomo, dlaczego nie mogłem. Bo to jest tutaj, gdzie ja mogłem wejść. No i wszystko jasne. To jest dokąd? Do Skyrim. No to ja tam chcę iść. Tylko do której części Skyrim? Tutaj. Ale to już bez znaczenia. Jeszcze, a nie, jeszcze ule muszę spalić. Fuck. No to jeszcze troszkę. Gdzie te ule są? One są dosyć chyba daleko, bo ich nawet nie widzę znacznika. Nie wiem, czy dam radę aż tak daleko się przeskradać. Teraz zobaczymy. Czy tam jest dość daleko, czy raczej niekoniecznie. Ale ich tam jest sporo. Jak zacznę to podpalać, no to nie ma opcji, że ktoś się będzie musiał zorientować. Przejście tymi kanałami to było tak po prostu potrzebne. Coś tutaj jest i... Ten wilczy korzeń. Okej.
Mogłem sobie przejść tak jak ten teraz. Teraz idę. Byłoby to samo. 10 razy szybciej. No przejście tam jednak nie będzie takie łatwe. Kawałek tam jednak jest. Jak tutaj wejdę do środka, to już mnie wykryją. Wtedy będę po środku. Wszystkich będą mogli mnie wystrzelać. Może z drugiej strony tam jest jakieś przejście, no. O, o, o. Pięknie. Tylko nie spaść teraz i to jakoś podpalić zręcznie. Szkoda, że nie ma czegoś takiego jak płonących strzał. To by było wtedy, no... Nic prostszego już by nie mogło być. Chcę jeszcze zobaczyć, czy tu na pewno nikogo nie ma. Nie, no za bardzo nikogo nie ma. Skradanie mi rośnie, to dobrze. Z jednej strony dobrze, bo znaczy, że mi rośnie, a z drugiej niedobrze, bo znaczy, że ktoś tu jest gdzieś w okolicy. Tam są za to jeszcze beczki, chętnym do nich podszedł. I zobaczył, co się w nich kryje. Sól. Pane. Monka. A w tych? To nie mogę chyba. Mogę, okej. Git. Dobra, mogę to podpalić, będę stąd uciekał w takim razie. Miałem podpalić 3, a jest 6. Dobra, to połowę mu zbieramy i już. Ciekawe, jestem czegoś ciekaw, muszę to zobaczyć. Czy jak wezmę pochodnie, tylko wtedy będę bardziej widoczny, no ale... A, mogę po prostu się zbliżyć z pochodnym i będzie to samo. Dobra, ale mogę już ją schować tak naprawdę. Tak, no właśnie tu chcę wejść. Różne pochodnie. Dobra, jesteśmy po prostu zajebiści. Taka sprawna akcja. Tylko jeden martwy, no bo się nie dało. Czy dało się, ale wtedy na to nie wpadłem. Ule spalone, wszystko zdobyte, nikt nie ranny, oprócz jednego zabitego. Dla mnie w porządku. No i fajnie. Arrivederci. Wracamy do Brynjolfa. Oddajemy mu zadanie i kończymy odcinek. Wyszło moim zdaniem prawidłnie. Lepiej być nie mogło. Czy lepiej mogło być zawsze. Ale wyszło naprawdę epicko. Moim zdaniem. Chodź tu na sekundę. Nigdzie z tobą nie pójdę. Na ulicy mówi się, że ktoś napadł na Złotoblas. Dobra robota, młody. Niech no rzucę okiem, co tam masz. Aringot sprzedał Złotoblask? Co ten dureń sobie myśli? Nawet sobie nie wyobraża, jak się Maven wścieknie, kiedy ją odetnie od żłoba. Na pewno niedługo się przekona. Szkoda, że na pergaminie nie ma nazwiska nabywcy, tylko jakiś dziwny symbol. Jak myślisz, co on może oznaczać? Wujko wie. Szlak. Nic to. Sprawdzę u swoich informatorów i porozmawiam z Mercerem. Póki co, rozmów się z Maven Czarną Różą. Prosiła konkretnie o ciebie. No ale... Na wuj. Nie, nic takiego. Idziesz do niej w interesach.
To sprawa między tobą a Maven. Wolałbym, żeby tak zostało. Nie martw się tym. Interesy z Maven zwykle oznaczają spory zarobek. Naturalnie, twoja zapłata. Szczwany z ciebie lis. Trzymaj tak dalej, a nie pozwolimy ci umrzeć z głodu. Do następnego spotkania, młody. Maven, ja też... chcę cię natychmiast widzieć. Lepiej no dobrze. Nie czekać. Maven, ale ja mam dla ciebie to... widzieć. Lepiej nie każ jej czekać. Aha, no ale miałem dla niego tą pszczołę, jak tam się dwie. To miało być dla Bryniolfa? Czy dla kogo? A, do Delwina. Wszystko jasne. To nie on. Chce cię natychmiast widzieć. Lepiej nie każ jej czekać. To jest Delwin? Nie, to jest Meracer. Dobra, ludzie. Ale zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić. I sobie zakończmy tutaj odcinek. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia.